Witam, w tym poradniku pokażę Wam, jak zaktualizować Wasze sterowniki do kart graficznych za pomocą programu Steam. To jest chyba najprostszy program, czyli najprostszy sposób aktualizacji tych kart graficznych, jaki ja znam. Polecam taki sposób. Dobrze, no to wchodzimy w Steama i wybieramy w tutaj zakładkach Steam. I naciskamy sprawdź dostępność aktualizacji sterowników graficznych i czekamy, aż nam sprawdzi. Jeżeli mamy nieaktualne bądź w ogóle żadnych nie mamy sterowników, to nam zacznie instalacja. Ja już mam wszystkie najnowsze sterowniki, więc tutaj niestety nie będę mógł Wam niczego pokazać, jak to wygląda. No i tu jest najważniejsze, jeżeli pokaże Wam się jakikolwiek błąd, najczęściej po formatowaniu lub instalacji nowego systemu nie powinien się pojawiać. Jeżeli gdzieś tam w połowie instalacji pokaże się, że nie można było zakończyć instalacji, to musimy wejść w panel sterowania i poszukać programów jakichkolwiek typu AMD, Catalyze głównie, i no musimy usunąć je, bo to najczęściej właśnie blokuje nam instalację, bo mamy jakąkolwiek tam inną wersję i no niestety nie możemy wtedy ich zainstalować. No i cóż, to chyba na tyle. To jest. No, to była najprostsza instalacja według mnie. Możemy jeszcze poszukać automatycznych instalacji od AMD na ich głównej stronie. No cóż, mam nadzieję, że pomogłem Wam w tym krótkim poradniku. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, piszcie do mnie na pocztę e-mail, na e-maila pomocneporadniki@2.odw.pl. No i cóż, na razie.